Jesteśmy w komplecie, także witam bardzo serdecznie. Możemy rozpoczynać konferencję prasową przed rozpoczęciem sezonu 2017-2018 w NICE w pierwszej lidze. Przyjmujemy konwencję taką, że najpierw kilka słów powie dyrektor sportowy Maciej Szanowski, następnie kilka słów od siebie również powie trener, kapitan Paweł Zawistowski, a później wszyscy tutaj uczestnicy będą do Państwa dyspozycji. Także może rozpoczynamy i poproszę najpierw dyrektora sportowego Macieja Szanowskiego. Witam serdecznie. Już szósty sezon tutaj zaczynam, także bardzo jestem z tego zadowolony. Może krótko o kadrze zespołu, bo pewnie to najbardziej Państwa interesuje. Na tą chwilę kadra liczy 26 zawodników. W tym jest czterech chłopaków wychowanków klubu Roczniki 2000-1999, którzy trenują z drużyną. Nowych zawodników jest 11. Na pewno relacje prasowe znają Państwo tych zawodników, ale może przedstawię. Bramkarze Radek Janukiewicz, Krzysztof Grzesiek Wnuk. Obrońcy Tomasz Boczek, Maciek Damps, Bartek Skowron, wracający z wypożyczenia Arek Widelski. Pomocnicy Oskar Paprzycki, Krzysiek Danielewicz, Krzysiek Czaska, Ryczkowski Adam i Jakub Bąk. Napastnik, który do nas dołączył, Emil Grozdowicz. Jak widać, są to zmiany dość znaczne. Ale mamy nadzieję, że te osoby wzmocnienie naszego klubu. Dziękuję i teraz o głos poproszę nową osobę w sztabie szkoleniowym, trener Krzysztof Trener. Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym na początku podziękować za wspólną pracę nad wypełnieniem kadry piłkarskiej prezesowi, zarządowi, dyrektorowi sportowemu. Mieliśmy dość intensywny czas pracy, aby wzmocnić ten zespół i uzupełnić, bo sami Państwo wiecie, że odeszło 14 zawodników, a pozyskaliśmy 11 nowych zawodników. Na pewno musimy zdawać sobie sprawę, że jest to duża ilość tych zawodników. Będziemy myślę, oglądać tych zawodników na boisku już w takiej, powiedzmy, nowej kadrze, bo przy takiej dużej ilości tych zawodników musimy tak powiedzieć. Wierzymy w to bardzo, że ci zawodnicy będą cieszyć kibiców w Chojnicach, będą rywalizować na treningach o to miejsce z dobrym skutkiem, będą przynosić rywalizację, a my wszyscy będziemy odnosić satysfakcję z tego, jakie wyniki Chojniczanka będzie odnosiła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz kilka słów od kapitana drużyny Paweł Zawistowski. Witam serdecznie. Cieszę się, że są nowi zawodnicy, jeżeli trener, nowe wyzwania przed nami, także mam nadzieję, że to wszystko szybko się zazębi, bo zmiany były duże. Wiadomo, że każdego zawodnika przyjdzie bardzo dobrze. Cieszymy się, że nas przyszli. Wzmocnia na pewno rywalizację w składzie i wiadomo, że może być 11, ale mówię, tak jak to zawsze była tutaj dobra atmosfera, tak będziemy chcieli to dalej kontynuować i po prostu wiadomo, że parę rzeczy musi się dotrzeć, ale mówię, no, chłopaki mogą na naszą pomoc liczyć i cieszymy się, że nas dołączyli. Przygotowania były mocne, jesteśmy przygotowani dobrze do sezonu i zobaczymy. No, cieszymy się, że nie było żadnych urazów większych podczas tych przygotowań, bo to jest najważniejsze, że trener ma wybór komfort do wyboru składu i zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję. Teraz i będzie chwila na zadawanie pytań, następnie będzie okazja, prezes jest tutaj w dyspozycji. Prezes tutaj nie chce mówić, żeby mówić, bo to nie o to chodzi, jeżeli będzie mieli pytania, chcemy być te same rzeczy, co wszyscy powtarzali, zawodnicy, to wszyscy wiemy, jeżeli są jakieś pytania o jakieś konkretne rzeczy w klubie, to chętnie jestem w dyspozycji. Po zadawaniu pytań jeszcze przeproszę na chwilkę. Tutaj szybko ułożymy stoły, będzie okazja, żeby zrobić fotografię naszych nowych strojów meczowych, nowych także zawodników w tychże strojach przygotowanych specjalnie dla nas przez firmę Navias. Można zadawać pytania, czekamy. Chciałem pytanie do pana dyrektora. Panie dyrektorze, czy to już koniec wzmocnień, czy jeszcze przez miesiąc czasu można się wzmocnić? Czy to już koniec, czy jeszcze
coś tam może wyjdzie w trakcie. Powiem tak, zawodnicy, którzy zostali z poprzedniego sezonu, są to zawodnicy, na których bardzo liczymy w nowym. Ten człon praktycznie cały został. Dobieraliśmy tutaj wspólnie z sztabem, z prezesem, przy aprobacie całego zarządu. To też trzeba podkreślić, że mamy stworzone po raz kolejny warunki naprawdę komfortowe do pracy. Mało tego, cały czas tutaj idziemy do przodu w tym kierunku. Także na tą chwilę ten skład jest zamknięty, ale nie wykluczamy, że jeżeli trafi się jakaś okazja i zobaczymy też, jak to będzie funkcjonowało na początku w tych pierwszych meczach, odpukać kontuzję. Także jeżeli coś ciekawego będzie na rynku, to na pewno pochylimy się. Ale nie ma takiego napięcia, że jeszcze na siłę szukamy. Także na pewno będzie to jakiś rozważny ruch w naszej stronie, jeżeli takowy będzie. No pytanie, czy tych 14 zawodników, których odeszło, to konsekwencja tego, jak zakończył się poprzedni sezon? Do mnie. No, myślę, że chyba tak. To znaczy, tutaj zrobiliśmy analizę dość mocną tutaj z zarządem klubu. Też tutaj rozmawialiśmy z trenerem, bo to może krótko po zakończeniu sezonu trener podjął pracę i też takiej dokonaliśmy wspólnie wszyscy analizy. Także jakieś pokłosie to jest, ale na pewno jest to kierunek, żebyśmy ten zespół, żeby to był inny troszeczkę zespół, potrzebował troszeczkę świeżej krwi. Na tych chłopakach, którzy tutaj zostali, to na pewno liczymy na nich cały czas, zresztą przedłużyliśmy kontrakty z nimi. Także jakieś to jest po głosie poprzedniego sezonu, aczkolwiek też dziękujemy im bardzo za to, co do naszego klubu zrobili i myślę, że rozstaliśmy się z nimi w dobrych okolicznościach. Mam jeszcze pytanie do trenera, jeżeli można, to trzy mecze towarzyskie, pucharowe. Dał już panu odpowiedź, w którym miejscu jest zespół, pan, te całe przygotowania? Czy to jeszcze będziemy się docierali z każdym kolejnym meczem? No wie pan, w tak krótkim czasie nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić, czego byśmy chcieli zrobić, bo musielibyśmy spędzić na boisku po kilkanaście godzin dziennie. Na pewno ten cały proces będzie dalej trwał, na pewno z każdym meczem będziemy wykonywać analizy i będziemy starali się poprawiać te błędy, które będą występować, ale liczę na to, że to, co robimy w treningu, będziemy mogli udoskonalać, będziemy mogli utrzymywać dobry poziom, a nawet jeszcze go gdzieś wzmacniać, zwiększać jakość tego wykonania. Na pewno to jest jeszcze za krótki czas, żebyśmy mogli powiedzieć, że to już jest to, co chcemy. Myślę, że bardzo trudno w piłce powiedzieć, że już dzisiaj to jest to. Ten proces cały czas następuje, cały czas piłka nożna to taka dyscyplina, która cały czas wymaga rozwoju. Dlatego na pewno musimy pracować codziennie nad tym, żeby być dobrze przygotowany do każdego meczu, solidnie. Ja mówię tylko chwała za to, że mamy rywalizację i mamy praktycznie po dwóch zawodników na jednej pozycji. I jak sami wiemy, rywalizacja jest najlepszym punktem do podnoszenia umiejętności. Po meczu pucharowym gdzieś jeden z komentarzy przeczytałem, że walec ruszył. Czy ten mecz pucharowy daje nam odpowiedź, że gdzie jesteśmy, czy to jednak ten mecz pucharowy, no nie powinniśmy go tak bardzo brać do siebie. No, ja nie mówię o tym, że rywal zniszczyli, bo to też nie zawsze jest odzwierciedlenie tego wszystkiego, ale mocy, z jaką ruszamy od początku sezonu? Cieszy wynik, ale po analizie wiemy, że mamy nad czym pracować i będziemy nad czym pracować. To myślę, że trochę takie gierki różni trenerzy, różni ludzie związani z piłką zaczynają twarzać. Czujecie się, kto jest fotograf. Dokładnie. Myślę, że cały czas tylko słyszymy takie przepychanki, kto jest faworytem tych rozgrywek. Cieszymy się z jednego, że Chojniczanka wypracowała sobie markę i że Chojniczankę dzisiaj każdy postrzega jako bardzo dobrze zorganizowany klub, klub stabilny, klub z ambicjami, klub z możliwościami i to jest bardzo dobra strona. My wiemy, nad czym musimy pracować z zarządem, z piłkarzami. Czekamy na start ligi. Ten puchar był jakby z zespołem, rozmawialiśmy, że to jest nasz obowiązek, żeby wygrać i przejść do dalszej rundy. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz, to był taki trudny mecz, bo wiemy, że ten puchar rządzi się swoimi prawami i
wiele niespodzianek nawet już w tej rundzie było. Oddzieliliśmy to, to już co było, przeanalizowaliśmy to, co było dobre, omówiliśmy, chcemy dalej to kontynuować, a to, co było złe, na pewno będziemy pracować i będziemy starali się polepszać te rzeczy, które nie wszystko było doskonałe i cieszę się z tego, że nie wszystko było doskonałe, bo gdyby było wszystko doskonałe, to byśmy nie mieli już nad czym pracować. Jak już nawiązaliśmy do pucharu, jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę. Jak pan ocenił losowanie pucharowej drabinki? No, rozmawialiśmy z zarządem, że mamy, w każdym meczu chcemy wygrywać i na pewno przed nami kolejne szczeble tego Pucharu Polski. Już ten pierwszy to zespół z tradycjami, ale przeżywając swoje jakieś tam przejścia organizacyjne w klubie, gdzieś ten klub z Bełchatowa chce stanąć na nogi, chce awansować. Na pewno mają ku temu podstawy i wiemy, że ten mecz kolejny znowu będzie bardzo trudny, bo to na nas będzie ciążyła presja, że my musimy, a zespół z Bełchatowa będzie chciał. Tylko że ustaliliśmy sobie, że każdy mecz jakby następny jest najważniejszy. Dzisiaj nie myślimy o Bełchatowie i o Pucharze Polskim, tylko myślimy o Puszczynie Połomnice, bo to jest nasz pierwszy krok. Dzięki tym zmianom, które były, to trener Paweł będzie miał trudniej, co? Skończamy. Tak jak mówię, zajmujemy się Puszczą i Połomnice, zostawiamy na razie Puchar Polski. Jak będzie już czas, żeby zająć się wikresem Bełchatów, to wtedy się tym zajmiemy. Ma pan już skład na Puszczę? Skład mam 26 zawodników, z których na pewno biorę optymalną jedenastkę, która wierzę, że zrealizuje założenia taktyczne, wyborzy do tego inwencję własną, kreatywność pod bramką i odniesiemy dobry sukces. Panie trenerze, czy też to jest dobry rywal na początek? Dość długa podróż, Beniaminy z pewnością będą chcieli pokazać się po powrocie, to pierwszy rywal, że tak powiem, odpowiedni na końcu, teraz na sam początek, czy nie? Nie wiem, czy jest jakikolwiek odpowiedni rywal, bo nie znam takiej odpowiedzi. Nie wiem, czy byśmy zaczynali z Wiklesem Katowice, czy byśmy zaczynali z Bigramy Suwałki, to byłby lepszy rywal. Mamy taki układ meczów i do tego będziemy podchodzić. Nie podchodzimy do tego, że to jest to Beniaminek, czy jest to zespół niewygodny, czy daleka podróż. Wiemy, że z każdym będzie trzeba się zmierzyć, do każdego będzie trzeba pojechać, każdy musi przyjechać do nas i tak do tego podchodzimy. Już dzisiaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób organizuje się Puszczanie Połomica, nie Połomice. Analizujemy, jaki na pewno zrobimy, co w naszej mocy, żeby zawodnicy mieli materiał poglądowy na to, jak trzeba się zachowywać w ataku, w obronie, w fazach przejścia i w całych fragmentach, żebyśmy mogli skutecznie walczyć z pierwszej kolejce. Może to jeszcze inaczej, czy dobór zawodników za dzisiejszą konferencję jest przypadkowy, czy to już jest jakaś odpowiedź dla nas co do tego składu? Za mała sala. Dobór zawodników został dobrany do wielkości sali. Zachęcamy, by zadawać tutaj też pytania do naszych nowych zawodników. Jest Kubałów, Bramkarz, Radek Janukiewicz, Krzysiek Danielewicz, Jędrzej Drozdowicz, wszyscy już mają za sobą. A jak chciałbym pana prezesa, proszę bardzo. Panie prezesie, jak przebiega realizacja planowanych inwestycji, modernizacji na obiekcie? Oczywiście poza podgrzewaniem murawy, który chwilowo chyba nie trzeba. Tak, bo tak jak była mowa, podgrzewana murawa została odłożona. To, co jakby widzimy na stadionie w tej chwili, to jest końcówka modernizacji parkingu i ten temat będzie zamknięty do końca miesiąca. Jeżeli chodzi o pozostałe inwestycje, no to tutaj jesteśmy z Urzędem Miasta cały czas w kontakcie i mam nadzieję, że w miesiącu sierpniu będą ogłoszone przetargi na to, co jakby się umawialiśmy, czyli na budowę tego centrum prasowego wraz z salą do konferencji i pomieszczenia dla telewizji, jak również zadaszenie, dalszy ciąg zadaszenia trybuny tutaj w stronę. Bo to zadaszenie jest konieczne także w pierwszej lidze? Nie, w pierwszej lidze nie jest. Nie jest konieczne. To już tak jakby na przyszłość. Dzisiaj jakby ktoś budował nowy stadion, to nie pytałby się, czy jest podgrzewana murawa komuś potrzebna, czy jest potrzebne światło i czy jest potrzebny dach. Tylko to jest standard, więc ja mam nadzieję, że tutaj te trzy sektory, na które jest już projekt, to jest tylko taki początek i my tutaj jako społeczność Chojniczanki może nie marzymy, ale jakby w docelowym czasie oczekujemy, aby ten stadion, ta główna trybuna była cała zadoszona, bo to myślę, że mimo że on jest taki troszeczkę
troszeczkę taki chory, w tym sensie, że te suby są w przodu, to mimo wszystko i tak lepiej, żeby był ten dar w tej formie, niż żeby go nie było, bo to dość mocno nam komplikuje sytuację z kibicami, jeżeli jest taka pogoda, jak w tym świecie. Ja też wolę, jak już jestem, to szczerze, że nie ma. No. No, taki stan, niestety, ale to wybieramy między, czy między wydawaniem pieniędzy, a jakimś efektem, więc to jest takie rozwiązanie, taki złoty środek. Jest dach, ale z pewną ułomnością. Dziękuję. Pytanie Radka Janukiewicza, już tak tych kilka rzeczy już jest. Pozostałą część nie będziemy lecić. Słuchaj, co Cię przekonało do przyjęcia z Janukiewiczami? Przede wszystkim przekonał mnie tutaj dyrektor sportowy, tak, czyli trener, z którymi odbyłem rozmowę telefoniczną. Podobał mi się pomysł tutaj na drużynę. Widzę, że tutaj coś fajnego się tworzy, więc postanowiłem, że chcę w tym uczestniczyć. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli takowych nie ma, to jeszcze kilka słów dyrektorów. Ja właśnie chciałem wrócić do sfery personalnej, bo mówiliśmy o zawodnikach nowych, ale też zaszły zmiany w sztabie szkoleniowym. Choć jak wiemy, Krzysztof Bredy jest pierwszym trenerem, asystentem, to są pan trener Hubert Kościukiewicz, Paweł Skiba dołączył jako trener bramkarzy, Leszek Szank nadal pozostał w sztabie oraz został Kuba Bacherysz, trener odnowy biologicznej. Dziękuję. Teraz będzie okazja właśnie zrobić zdjęcia zawodników tutaj na ściance już w nowych strojach. Jak nie? Do kogo?